sobotę 15 czerwca odbyło się niecodzienne wydarzenie. Mieszkańcy Krakowa podjęli się wspólnego malowania zabytkowego fortu 48 Mistrzejowice w barwy maskujące. Inicjatywę zorganizował Zarząd Budynków Komunalnych, a impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na forcie udało się odkryć ślady wielobarwnego kamuflażu sprzed lat. Na tej podstawie specjalista od architektury fortyfikacyjnej z Politechniki Krakowskiej, dr Filip Suchoń, opracował projekt renowacji. Malowanie fortu stało się nie tylko pracą konserwatorską, ale też jej integracyjnym wydarzeniem dla mieszkańców. Oprócz wspólnego malowania, na miejscu czekało wiele atrakcji, m.in. oprowadzanie po forcie z przewodnikiem oraz gry plenerowe dla dzieci. Wydarzenie zakończyło się sukcesem, a fort uzyskał nowy, unikatowy wygląd nawiązujący do jego historii.